Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Cyberpunka Widmo Wolności, czy też Phantom Liberty, które jest po angielsku w tytule, ponieważ częściej się wyszukuje w Google. Lecimy dalej z naszą cudowną przygodą, jesteśmy w trakcie misji ratowania pani prezydent, o której przeczytałem sobie troszeczkę, tak więc będę w stanie wam coś więcej powiedzieć, ale najpierw mała przerwa na wstawkę od sponsora. Ale rabat, czyli wtyczka do przeglądarki, która nie tylko pozwoli wam aktywować z łatwością najlepsze obecnie dostępne kody rabatowe do sklepów, ale także otrzymać cashback w wybranych sklepach o wysokości nawet do parunastu procent wydawanej kasy. W dzisiejszych czasach, albo w sumie we wszystkich możliwych dostępnych czasach, warto szukać oszczędności, a szczególnie jeżeli jesteście mną i robicie remont, który uniwersalnie na całym świecie zwykle pożera dwa razy więcej kasy niż byśmy chcieli i sobie zakładaliśmy. Sposób działania wtyczki jest banalny i opiszę wam go w paru prostych krokach. Po pierwsze, instalujemy ją na naszej przeglądarce, ja wybrałem Firefoxa. Potem zakładamy konto, bardzo ważny krok. Wchodzimy do sklepu, w którym chcemy zrobić zakupy i robimy zakupy. Dodajemy produkty do koszyka, w moim przypadku będą to takie oto buty, a następnie, gdy przejdziemy do koszyka, pojawia się nam automatycznie okienko wtyczki. Żeby nie zapomnieć, zawsze najpierw odpalam cashback, a potem sprawdzam kody rabatowe. Widzimy w interfejsie wtyczki, jak sprawdzane są wszystkie dostępne obecnie po kolei, a potem dodawany jest automatycznie ten, który działa i daje nam największe oszczędności. Po całej akcji widzimy jak na dłoni w podsumowaniu, ile kasy zaoszczędziliśmy oraz do jakiej kwoty cashbacku otrzymamy. Tak więc jak widzicie, nie oszukiwałem was. Banalna obsługa, zaoszczędzone pieniądze, czego chcieć więcej? Potwierdzenia? Okej, sam korzystam z AleRabat od dawna, kiedy to usłyszałem o niej u innego twórcy internetowego, więc jeżeli wy nie macie jej jeszcze u siebie, niech to ja odmienię wasze zakupy internetowe. Sprawdźcie linkacza w opisie, zdobądźcie tę wtyczkę, jest darmowa i oszczędzajcie hajs. Tak, moi drodzy, wiem, to jest drugi odcinek Phantom Liberty i drugi sponsor przed nami, ale powiem wam jedno. Nie będę przepraszał, ponieważ tak wygląda praca influencera, plus gdybym przepraszał za jakąkolwiek współpracę, której się podejmuję, to by oznaczało, że robię coś nieszczerego wobec was, a tego absolutnie nigdy nie zrobię. Tak więc dzięki wielkie za obejrzenie, być może się zainteresujecie, być może AleRabat będzie dokładnie dla was, a tymczasem, jeżeli jaracie się na serię z Phantom Liberty, zostawcie lajka. Lecimy dalej, jakby nigdy nic. Lepiej ruszajcie. Musimy iść. Teraz. Psy gończe? Ja wiem, że teraz cały ten gang bargestów, którego tam historię w ogóle też można sobie w notatkach przeczytać, jest nazwany jak te psy widmowe we Wiedźminie. Aczkolwiek, czy oni mają osobną jednostkę psów gończych? Może jakieś drony konkretne? Sam nie wiem. Tak czy siak. Zapytaj naszego anioła stróża, czy może nam uruchomić windę. Naszego anioła stróża? A może twojego? A może mojego? U ciebie już wszystko w porządku? Gdzie jesteś? Na pewno nie leżę wygodnie w wannie z lodem. Chociaż akurat teraz by to pomogło. Jestem w pobliżu. Musiałam zmienić miejscówkę, inaczej by mnie wykryli. Muszę przyznać, netranerzy to mają naprawdę jebnięte hobby. Przydałaby nam się mała pomoc z windą. Albo w sumie już styl życia. Aha. Przykro mi. To nie będzie takie proste. Trzeba przywrócić zasilanie. W pobliżu jest szyb techniczny i skrzynka z bezpiecznikami. Idź wzdłuż rusztowania. Muszę przywrócić prąd. Może to chwilę zająć. Okej, przeczaję się. Ciekawostka co do pani prezydent. Otóż przeczytałem troszeczkę jej historii, a w sumie wszystko, co było dostępne do przeczytania. I ona ma bardzo duży background w Militechu, firmie, która, jak sama nazwa wskazuje, jest zajebiście militarna. Co by w dużym stopniu wyjaśniało, dlaczego tak sprawnie potrafiła sobie poradzić ze mną albo z tymi jebańcami, którzy nas atakowali. Generalnie zrezygnowała z pozycji CEO Militechu, z tego co zrozumiałem, żeby kandydować na prezydentkę. Jest drugą w historii kobietą na stanowisku prezydenta w Ameryce, ale jednocześnie kandyduje właśnie do swojej czwartej kadencji, bo ewidentnie coś się tam pozmieniało w tym, że można tylko dwie kadencje być prezydentem, no ale to jest taki świat, w którym wiele rzeczy jest inaczej niż my znamy. Tak więc ma mocny technologicznie wojenno-bojowy background i to by wyjaśniało jej zdolności bojowe. Mam tu jakieś rzeczy, przedmioty, nowe ubrania, nie ubrania. Pogapiłem się na moje wszystkie itemy, zarzuciłem sobie teraz na siebie taki fajny garniturek, strój legendarny, uniform służby NUSA. Skoro teraz ratuję panią prezydent, to bądźmy jak bodyguard w filmie Bodyguard. Jak nie ruszy, to będzie kurewsko źle. Proszę tak nie przeklinać, pani prezydent. Jedziemy do restauracji. Działająca winda w opuszczonym hotelu zwróciła czyjąś uwagę? Tak, też mam złe przeczucia. Skubańce są pobudzone. Mają czułą sensorykę. Jeśli nas wykryły, to wkrótce możemy mieć towarzystwo. Trochę mi to zalatuje raportem mniejszości. Tak dobrze znasz się na dronach? Coś się jeszcze pamięta z wojska. Na te modele jest jeden sposób. Trzeba szybko się ruszać. Nie brzmi to jak plan idealny.
ale na tę chwilę nie mam lepszych pomysłów. Każdy plan jest idealny, jeżeli jest jedynym planem, jaki posiadamy, nawet jeżeli ma 3% szans powodzenia. Faktycznie mamy tutaj thriller szpiegowski, chowanie się przed dronami, raport mniejszości, każdy kto widział. Jeśli go tknę, zdradzę waszą lokalizację. A polecam, bo to zajebiste science fiction z Tomem Cruise'em. Restauracja jest punkt dostępu do sieci. Gdyby udało ci się do niego podpiąć, odwrócę uwagę dronów i oczyszczę wam przejście. Da się zrobić. Chciałam się tutaj przeskradać przed kimś, bo właśnie może tutaj być jakiś przeciwnik, szczerze mówiąc. Opcja pójścia w prawo trochę mi to sugeruje. O nie, nie, dobra, dobra, kucki, może lepiej kucki. Tak na wszelki wypadek, eurodolary w restauracji, zajebiście. Mamy tam jebańca pokazanego cały czas. Czy ja mogę sobie go w jakimś stopniu oznaczyć, by wiedzieć, gdzie on się znajduje? Czy może on jest nieskanowalny ze względu na swój gargantuiczny rozmiar? Raport mniejszości. Wyobraźcie sobie przyszłość i specjalna jednostka policji, która używa trzech przewidujących przyszłość ludzi, osób, ludzi, którzy wskazują policji, kto niedługo popełni przestępstwo i są oni łapani, zanim do tego przestępstwa dojdzie. Duży dylemat moralny, aczkolwiek też duże problemy, kiedy nagle główny bohater, który jest szefem tego wydziału, czy jakąś ważną indywiduą tam, sam zostaje wskazany jako przyszły morderca. Nie zdradziłem za wiele, ale mam nadzieję, że zachęciłem. Bardzo fajne science fiction, polecam szczerze. Dobra, bo tutaj mam się dostać do środka. Ona tutaj w ogóle na dole jest, ja łażę u góry, zbieram jakieś pierdoły, dron mnie prawie zauważył. Gdzie będzie ta opcja podłączenia się? Obstawiałbym, że być może gdzieś tam? Musi być gdzieś na tym całym terenie. Ale muszę przyznać, czuję się tutaj troszeczkę... Jezus Maria, dobra, jeden pieprzony zryw i prawie mnie cały dron zauważył. Come on! Tutaj widzę chyba terminal, do którego się podepnę, ale prawie mnie przez to okno zauważa. Dobra, tutaj zaladę, spokojnie. W restauracjach akurat całkiem nieźle potrafię się odnaleźć, tak więc mam nadzieję, że się uda to szybko zrobić i sprawnie. Awaj, V, wpinaj kabel! Zaraz otwieram. Przygotujcie się. To musi być przerażające uczucie mieć kabel wystający z ręki. Nie wiem, czy potrafiłbym to przeżyć, naprawdę. Oho! O, wezwany gdzie indziej. I jak wygodnie! Leniwe dupki chcą, żeby dron odwalił za nich całą robotę. Teraz macie szansę się przekraść. Na paluszkach. O, cholera jasna, oczywiście, że mamy kolejnych jebańców tutaj wszędzie rozstawionych, co? Dobra, czas przejść na myszkę i klawiaturę. Koniec dupczenia się tutaj. Musimy się zająć poważną robotą, pooznaczać przeciwników. O, taksóweczka do porwania, bardzo chętnie. Czemu ja sobie wzroku nie przybliżę? Przybliżanie wzroku. Pytaliście się mnie na streamie, jaki jeden wszczep bym sobie najchętniej zainstalował, gdybym mógł. I byłby to wszczep do oczu, nie mam wątpliwości co do tego. Czy ja się chcę tutaj przeskradać, czy może chcę ich wszystkich rozpieprzyć? Sam nie wiem. Trochę kusi mnie po prostu wejść w otwartą walkę z nimi wszystkimi, bo czym miałbym się ograniczać? Wejść samochód Bargestu, przeprowadź Myers przez budynek. Po cichu. A, warto się pozbyć po cichu, okej, sprawa jest jasna, pani prezydent, nie będę się w takim razie wahał. Lecimy do tego delikwenta, nie wiem, czy jakiś inny tutaj jest, oczywiście, że jest po drodze. O, ale tutaj też kamera, co? Ta kamera widzi? Nie, wydaje się być wyłączona. Tamten się chyba nie obróci, ona mnie raczej nie zauważy. O, nie! Nie, o Jezus! To było jej odbicie, byłem przekonany, że ktoś mi tutaj wyskoczy zaraz. Dobra, na spokojnie. Tryb skradania. Tryb przeciwników jebania. O, jadłeś wczorajszego bakusia? No, smak malinowo, malina, ropa naftowa. Nowa produkcja, Danon Techu. Taki small talk podczas roboty u Bargestów. Dobra, chłopaki, na spokojnie. Tam mają w ogóle jakiegoś jednego jebańca z czaszką. Muszę go widzieć, a nie przez ścianę skanować, żeby przeczytać. Ale czaszka zwykle oznacza, że jest jeszcze jakaś nagroda za jego głowę. A jeżeli mogę coś więcej zarobić w takiej sytuacji? Kurwa, ja miałbym odmawiać? Weźcie się rozejdźcie, co? Ile można stać i się patrzeć na siebie? Te, pani prezydent, a pani to tam nie wyszła prosto na paszczę temu przeciwnikowi? Chyba tak. Ale dobra, zajmiemy się jednym i drugim szybciutko, będzie po sprawie. Chwyć! I zabij! Ojej, bargeściki. W sumie oni mi de facto bezpośrednio nic złego nie zrobili. Nie wiem, czy powinienem się czuć właściwie mordując ich tutaj jednego po drugim. Ale... okej, dobra. Mam prezydenckie zezwolenie oficjalnie na mordowanie ich, chociaż... No dobra, ona go ogłuszyła. Jeżeli wyjmę broń, celownik jest czerwony, tak, czyli go nie zabiła. Okej, czyli mogę jednak być gnojem. Gnojem, który morduje, mimo iż mordować nie powinien. Cholera, no co ja się będę ograniczał? Ważne, żeby tylko tej taksówki tak naprawdę nie zniszczyć. Mam jakieś bananowe jedzonko tam cały czas dostępne. Nowe celowniki do moich broni.
Wiecie co? Ja będę się tutaj chyba ograniczał. Rozwinąłem trochę moją postać, kiedy was nie było. Kupiłem sobie tego grzmota w reliku, który sprawia, że jak zadam atak ostateczny, mam lepsze te doskoki na ostrzach modliszkowych, tak więc może być interesująco. Dlatego wiecie co? Jebać wszystko, spróbujemy tutaj delikwentów załatwić. Ja sobie odpalę Sandevistana i spróbujemy w nich po prostu wjechać. Chociaż może, kto wie, może będę w stanie w taki sposób ich zamordować. Przepraszam, czy on zaczął tam do mnie jeszcze gadać? Tego mogę w ogóle chwycić, mogę go załatwić w ten sposób. Czy oni mnie zobaczyli? Nie! Okej, dobra, nie spodziewałem się, że można Sandevistanem robić tak zajebiste, ciche akcje jednocześnie. Oprócz tych głośnych. Czy ja dam radę tutaj? No, prawie. Ej, na spokojnie, kolego. Dobra, okej, wyjąłem te ostrza, a skończy się na tym, że większość z nich po prostu zamorduje po cichu, co? Czemu by nie? Tam mamy jeszcze jakiegoś jednego jebańca, który wydaje się być potężny. Ale dobra, jolo, lecimy. Ciekawe jestem, czy uda mi się to rozczłonkowanie aktywować. Powinienem być w stanie, tylko nie widzę na razie żadnego powiadomienia na to. Dobra, zajebiste, ciężkie ataki, skoki do skoki. Ktoś jeszcze z drugiej strony strzela. Delikwencie. Dobra, mam mało wytrzymałości, ale mogę sobie zrobić zryw, mogę się przesunąć w tym kierunku. Muszę odzyskać moją wytrzymałość, bo jeżeli tego nie zrobię, to nie będzie atakowania w ogóle. Cholera jasna, wiecie co? Może te ostrza poczekają na jakieś lepsze czasy, kiedy będę w stanie jakoś sensownie ich bić tymi ostrzami. Atakuj, dawaj! Wow! Można oczywiście kontrować kataną, żeby zadawać krytyczne obrażenia i to właśnie w tej chwili prawie udało mi się zrobić. Ło! Ja pierdolę, złamałem obie nogi! Albo nawet może trzy nogi. Dobra, szybkiego jakiegoś meda sobie grzmotniemy. Można, ciekawostka, blokować przeciwniki i kule, znaczy przeciwników i kule i oczywiście robić to skoki, ciosy krytyczne, o tym też oczywiście zapomniałem. Copperfield, jak i shinobi, fioletowe elementy, komponenty, upgrade'y, lunety, inne gówna. Zajebiście, zaraz będę znowu przeciążony, chociaż rozłożyłem sobie sporo rzeczy przed tym odcinkiem, tak więc powinno być okej. Dobra, jak widzicie, cały ten mój sposób walki jeszcze nie jest do końca ustalony, ale odkrywam nowe możliwości. Moje ostrza, myślę, mogą stać się głównym elementem mojego całego builda, kiedy tylko je trochę bardziej zupgrade'uję, bo są zielone. Są po prostu za słabe jak na razie, żeby móc na nich w 100% polegać. Doskoki z kataną jak na razie działają lepiej, plus mamy takie trochę tutaj szpiegowskie, nie wiem, motywy, dlatego się lekko powstrzymuję. Przed jakimś badaniem, oglądaniem wszystkiego i tak dalej. Dobra, ale ta taksówka to gdzie? Dotrzyj do budynku unikając patroli. Wejdź samochód Bargestu. No to kurwa, jedziemy oczywiście! Jeżeli z samochodem można strzelać jednocześnie jadąc, ja się ograniczać nie będę. Ktoś widział Myers w sektorze 2-1. Sprawdzić. To musi być zajebisty dzień, kiedy przychodzisz do roboty. Uważać na patrola. A jeżeli po prostu przejadę wszystkie patrole, to będzie jakiś problem? Słychać mnie? Czekajcie, tam jakiś samochód jedzie, czy to policja, czy to oni? Dobra, czemu ja tak się w ogóle zastanawiam w tej chwili? Ja jebie, dobra, oni do mnie strzelają otwarcie, nie będę się ograniczał. Gdzie się muszę dostać? Do Elizabeth? Aha, dobra, dobra, tak, ustalaliśmy, że będzie jedno miejsce, w które będzie się można udać. Zmiana z broni, strzał, celowanie, ale to celowanie będzie takie trochę automatyczne, trochę nie. O, hamowanie, Jezus! Mam wrażenie, że w związku z tym, że dodali tyle opcji teraz walki z pojazdów, musicie ich zgubić, zanim tam dojedziecie. Kurwa, to prędzej będzie łatwiej ich załatwić wszystkich, zamiast ich zgubić. Jeżeli nie ma nikogo, kto by mnie znalazł, no to oczywiście nie będzie nikogo, kogo będę musiał gubić, nie? Prosta matematyka. Ale ten samochód się beznadziejnie prowadzi, Jesus. Dokąd ja mam tutaj w ogóle zdupcać? Jak ja mam ich zgubić teraz? No zamordowanie to chyba jedyna sensowna opcja. Tutaj jebańce cały czas próbują mnie dowalić. Ja mogę oczywiście automatyczne celowanie wykorzystać, żeby cały czas do nich strzelać. Fenrir zauważyłem, że ma szansę na deaktywację wszystkich szczepów przeciwnika. I to jest najbardziej kluczowe w tej broni. I to jest właśnie ten odgłos hakowania, który słychać. Aha! To się mogło źle skończyć! Co ty gadasz, pani prezydent? Czy tam Songbird? Nie jestem pewien. Dobra, idziemy w tym kierunku. Dobra, dobra, na spokojnie. Nie przeklinajcie. Wiem, że jesteście jebańcami złymi. Przyszliście do roboty, a wasz szef wam powiedział, że macie porwać panią prezydent. Ale może trochę kultury osobistej, co? Nawet jeżeli macie do czynienia z wrogami. Trzeba ich jakoś ominąć. O kurwa, dobra, tego to ja tutaj na pewno nie ominę. Dobra, okej, nie ma w takim razie więcej gadania. Granat odłamkowy. O nie, zero amunicji, mój biedny Fenrir. Brum. Nie udało mi się go niestety zupgrade'ować, bo ostatnio, kiedy próbowałem... Ho, ho, ho! Ja pierdolę, jakie zajebiste są te doskoki do przeciwników. Akurat tego skilla sobie właśnie wykupiłem, tak więc muszę pamiętać o tym, żeby go jak najczęściej używać. Oni wszyscy w ogóle są zajęci tym, że jakiś rozpierdol tam się na ulicy działo, co jest w ogóle idealnym układem dla mnie, bo ja po prostu robię to, potem robię, nie wiem, ślizg i jestem już praktycznie w garażu.
Tutaj też się będę musiał przekraść, czy może mogę ich po prostu wszystkich pokroić? Wejdź do windy, opuść parking, to mi się podoba. Pani prezydent? A co tam, nie sprzątają u pani w gabinecie? Jedzonko? Nie, to tylko amunicja. Jedzenie praktycznie nadaje się tylko i wyłącznie do zjedzenia, jak tylko się je zobaczy. Kliknąć R, prosto do żołądka, zadupcamy, buffy się odpalają, jest git. A pani prezydent to gdzie? Halo? Gdzie ona jest? Co wy zrobiliście z tą dzielnicą? No dobra, widzę, że postanowiłaś trochę zwolnić. Pierwszy raz tu jestem. To tak jak ja. I gwarantuję ci, że ostatni. Halo? Proszę nie obrażać mi mojego miasta. Może Dogtown to jest kompletna melina? Siedlisko wszystkiego, co złe. Ludzi brudnych, jednocześnie fizycznie, jak i mentalnie, albo karmicznie. Ale to nadal moje miasto. Moje miasto, które w sumie doprowadziło do tego, że niedługo prawdopodobnie nie będę żył. Ale zobaczymy! Podobno ten dodatek ma w ogóle dwie ścieżki zakończenia. Tak więc oczywiście będę chciał przeeksplorować obie, co ja się będę ograniczał. I potwierdziłem sobie dzisiaj googlowaniem. 10 do 20 godzin zajmują główne misje tego dodatku. Nie jestem pewien, która z tych wersji jest prawdziwsza. Jedni mówią 10-15, drudzy mówią 15-20, ale około 30, żeby poznać wszystko. Muzeum? Snów o potędze. O. Bogaci głupcy handlowali tu marzeniami. Bywałem w takich miejscach. Faktycznie, sporo głupców. Robiłeś w nieruchomościach czy rozrywce? Z zabójstwach na zlecenie. Dział badań i rozwoju. Nazywało się to działaniami reprezentacyjnymi. No tak, przecież ja jestem korpem na tym sejwie. Ładne przemysłowe szpiegostwo. Ładne. Nie ma co zwlekać. Ładne. Tak, pani prezydent. Widzę, że ona nie ma wielkich zarzutów do nas, że byliśmy elementem szpiegostwa korporacyjnego, bo... Bardzo tu cicho. To tak bardzo na porządku to dziennym jest. To dobry znak. Myślisz? Chyba wolę, jak miejsca żyją. Przeczytałem parę informacji o Dogtown i wychodzi na to, że po pierwsze to kiedyś było nazwane Wschodnią Pacyfiką. Oczywiście jest mega mocno odcięte od całej reszty Night City oraz dodatkowo cała ta dzielnica tak naprawdę może mieć pod ziemią jakieś tajne placówki badawcze, które zostały zasłonięte takimi pseudonormalnie wyglądającymi luksusowymi przybytkami, jakimiś hotelami właśnie, centra handlowe w Pacyfice, ta cała piramida, którą widzieliśmy, która mogła być w ogóle sklepem z jakimiś akcesoriami dla rybaków, kto wie. Tak więc piękne z zewnątrz, ale w środku wiele tajemnic. Przy okazji możesz ją spytać o eksponaty. Ciekawe, co odpowie. Halo, pani prezydent, co pani powie o eksponatach? Nie dostaję nawet takiej opcji, ale bawi mnie jej poza, w której ona cały czas się porusza. Jest tak wygięta do tyłu. Prawdziwe dwie boss bitch. Widzicie, jak ona się buja? Kurwa. Trzyma fason, ale się przewróci zaraz do tyłu. Dobra, nie chcę w ogóle ze mną gadać o jakichkolwiek tutaj eksponatach. Chociaż nie, przepraszam. Pewnie muszę podejść do eksponatu. A, activation. Złoty dowód na czyjeś przerośnięte ego. Co to w ogóle jest? Budynek? Ciekawe, czyje. Czyj to jest budynek? Mogę to zeskanować? Event ID Resort and Spa. Model wysokiego budynku o bryle nawiązującym kształtem do tradycyjnej monety. Okej, to wiele wyjaśnia. Ale kurwa, kto by nie chciał mieszkać w budynku o kształcie monety? Ostatecznie brzmi to zajebiście. Prestiżowo. Klub Heavy Hearts. A, czyli to nie sklep dla rybaków. I otwórzcie portfele. Wojna przekreśliła te plany. Wojna się sama nie wywołała. Ktoś wydał rozkaz. Cała Rosalind Myers. Zawsze poza nawiasem odpowiedzialności. Ciekawy jestem byłem, jakie zdanie ma Songbird na temat pani prezydent, ponieważ widziałem w informacjach o Myers, że jej pierwsza kadencja i jej tam próby robienia czegoś dobrze doprowadziły do wojny unifikacyjnej. Tak więc ewidentnie ma trochę za uszami i Songbird wcale nie jest jej wielką fanką. To miała być nasza odpowiedź na rosnące wpływy Arasaki. Militech stał za większością projektów. Militech inwestował w Dogtown? No. Wtedy się tak nie nazywało. Według oficjalnej wersji. Nieoficjalnie rozwijali infrastrukturę wojskową. Ale o tym i tak nie usłyszysz słowa prawdy. Dobra. Jestem w stanie stwierdzić, że one nawet się nie lubią, biorąc pod uwagę, jak ta ciągle punktuje Myers. Nie ma innego przejścia? Jak rozpieprzymy szybę? To nie jest problem. Możesz skakować z drzwi. Właśnie nad tym pracuję. Mi się kurwa zacięło. O, to jest naprawdę dobrze napisaną, prawdziwą postacią. Pójdzie łatwiej.
Okej. Trzy. Chyba stęczy pani prezydent na jakieś wszczepy. Poza tym, że widać tutaj jakieś linie na jej twarzy. Nieźle. To czy ma coś konkretnego w siebie wrzuconego? Idźcie do windy, po drugiej stronie hali. A może jest to jedna wielka tajemnica, o której dopiero się czegoś dowiem? Chyba magazyn Hansena. Songbird kieruje nas do windy, po drugiej stronie. No dobra, ale co mnie to interesuje, że ona nas kieruje do jakiejś windy? To jest katana czwartej generacji! Ha, 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 ha. I zajebiście dużo amunicji. W większości potencjalnie nawet nie będę w stanie podnieść, ponieważ już jak kraftowałem, to miałem limity. Ale nie, jednak amunicję do karabinku, pistoletu, mam wszystkiego za dużo przy sobie w tej chwili. Halo, 261 na 261. Nie mam tutaj jakichś rupieci, mam zajebiście dużo ubrań. Podnoszę wszystkie ciuchy, jakie tutaj tylko widzę. Trzeba się pozbyć tego, co nie wygląda w ogóle cool. Ponieważ nie wiem czemu, ale mam postanowienie, żeby teraz po prostu wyglądać cool, dlatego założyłem sobie teraz garnitur. Jakieś takie wielkie okulary, które całą twarz zasłaniają, niezbyt mi się to podoba. Kasko, hełmy, które tutaj mam, nawet jak są fioletowe, zresztą to żadnych statów nie ma. Czemu ja się w jakimkolwiek stopniu ograniczam? 256, muszę to wszystko wdupcyć do szafy, bo... Nie będzie to miało inaczej sensu. Uwaga, ale mam punkcik atutów. Nie wiem, czy nie rozwinąłem tutaj której z moich tych umiejek i nie dało mi to punktu. Być może łowca głów? O, tak to wygląda, jakby to mogło być to. Więc uwaga, co by sobie zakupić? W refleksie są najbardziej zajebiste rzeczy. To może być dobre. 20% szybkości ataku ostrzami. Ponieważ tutaj buffowałem katanę i to już jest na drugim poziomie z dodatkowymi umiejkami, a im więcej będę inwestował w to, tym lepiej tak naprawdę, bo dojdę do ultimatywnej umiejętności. Czyli ataki, kontrataki wywołują krwawienie, które zwiększa szanse na rozczłonkowanie. A jak się walczy ostrzami, najbardziej kluczowe jest rozczłonkowywanie przeciwników. Ale ta katana, do, jakby te wymienić na te... Która to jest? To jest chyba ta, generacji czwartej. No, trochę większe zużycie, przebicie pancerza, krwawienie. No ale cóż, niestety... Nie, będzie gorsze, bo mój ma dodatkowe ikoniczne bonusy, tak więc mimo wszystko lepiej zupgrade'ować naszą ikoniczną broń niż inwestować w jakąś taką typową znalezioną w pudle. Ale nie będę narzekał, bo coś sobie tutaj popodnosiłem. Komputer, do którego nie wezmę się, nie wepnę, dostępu nie zyskam. Dobra, nic tutaj chyba więcej ciekawego nie ma. Chociaż kuszące jest to, co tam się na piętrze znajduje, ale być może jeszcze będę miał okazję tam wejść. To nie jest czas na zastanawianie. Koleżanko, ale ja się nie zastanawiam, ja zwiedzam. Kurwa, i znowu te ubrania podnoszę jak debil. Nie! Koniec podnoszenia ubrań. Amunicja bardzo chętnie, bo jest tutaj jej w pizdu. Nigdy nie będę odmawiał amunicji. Dobrze mieć duże zapasy. Dobra. Halo, pani prezydent. To ja ratuję pani życie, a nie pani ratuje życie mnie. Ja wiem, że na co dzień wydajesz wszystkim dookoła rozkazy, ale teraz aż tak cwaniacko się nie poczuwaj. No to spróbujmy. Wi, słyszałaś? Oho. Z kim się napierdalamy? Chyba nas znaleźli. I... Tak, czas na złe wieści. To ludzie Hansena. Wkrótce przypuszczą szturm. Chyba ktoś was zadenuncjował. Może ci ludzie na zewnątrz... Zadenuncjował? Mam dla nich coś specjalnego. Właśnie nad tym pracuję. Ulala. Proszę nie używać słów, których nie rozumiem, okej? Okay? Chcecie się poczuć lepsi ode mnie? Nie, 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 absolutnie. Chciałbym móc sobie to wszystko zhakować. Musicie ich zająć tak na chwilę. Żaden problem! Tylko najpierw muszę zobaczyć, gdzie oni się znajdują, żeby móc w ogóle do nich strzelać. Fenrirek tutaj ma szansę. Proszę, wyłączyć wszystkie szczepy. Obrażnie od elektryczności. Ja mam jakieś karabiny na większy dystans do walki takiej, ale wiecie co, na razie to sobie tutaj postrzelam. Ha, 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 ha. Chociaż w sumie wiecie co, ja mam te ostrza modliszkowe, opcje doskakiwania do przeciwników za ich pomocą, więc może by mi się udało. Nie, dobra, nie mogę doskakiwać aż tak daleko. A i nawet nie wiem, jak wejść na górę. O, nieważne, tutaj mam jakiegoś delikwenta. Dobra, wiecie co? Mam Sandevistana, mam moją katanę. To będzie najlepsza taktyka w tej chwili do walki z nimi. Doskok, silne uderzenie. Jeszcze jeden doskok. Tnę cię po dupie, chłopie. Myślałeś, że masz dwa pośladki, to zaraz będziesz miał 4. Potem 8, 16 i tak się będziesz mógł bawić. Ha, ha, ha. Zajebiste jest to doskakiwanie kataną. Jestem wielkim fanem. Nie jestem tylko pewien jeszcze dystansu, jaki ostatecznie mogę pokonać, ale jeżeli hopnę sobie tutaj, prawdopodobnie... Uuu! Dobra, to nie do końca wyszło tak, jak planowałem, ale szybkość ataków robi się zajebista, naprawdę. Ja mam jakiś ciężki karabin przy sobie, co? Twój ciężki karabin nie ma większego znaczenia, kiedy kroję cię kataną. O kurwa, dobra, tam jest ich trochę więcej u góry. Halo? Dobra, zaczynają mnie potężnie okrążać. Songbird, jeżeli naprawdę planowałeś coś fajnego, to możesz dać znać w tej chwili, co to takiego jest. Ja pierdolę, to jeden z naszych chyba? Co tam się niby dzieje? Chimera? Łocie chuju Bobrze, co tutaj się dzieje, tak? Dajcie mi opcję podpięcia się do tego, proszę, bym cię tak świetnie bawił, come on! Ja pierdolę, coś mi się glitchuje absolutnie na całym ekranie.
Mam mojego własnego... Ja jebie, Spider-Bota! Który zaraz rozdupcy cały budynek. Nie, nieważne, rozdupcyły się wszystkie postaci w tym pomieszczeniu. Ha, ha, ha! Dobra, powiem wam, bardzo wybuchowy początek tego dodatku jest. Z lokacji na lokację. Robimy rzeczy, które skażą nas na piekło. Ale coś się ze mną dzieje. Duplikuje mi się obraz w oczach. Moment na oj. Nie mówcie mi, że będę musiał to gówno teraz pokonać. Co się dzieje? Czemu jest czerwone? To jest znak hakowania Songbird, ale... Jaja sobie robicie. Czy ja muszę to gówno pokonać? Songbird. Nie. Jesteś tam. Songbird zmieniła się w robota! Halo? Songbird? Co się dzieje? To zaraz pierdolnie, gdzie nasza winda? Nie wiem, źle to wygląda. Nie wiem, co się dzieje. Dlaczego myślisz, że ja będę wiedział? Możesz... Pierdolisz. Zauważyłem! To jest twoja reakcja? Syn jest w złym humorze. Jaja sobie robicie. Wracaj za uprząż. Jezus Maria, jak... Szybko. Ja mam to gówno pokonać? Nie, dobra, okej, to będzie cały czas strzelało. Muszę stąd wypierdalać, nie dam rady tego pokonać. Tutaj było właśnie 7000 osób, które zginęły z ręki tego bota. Czy wy naprawdę myślicie, że jakieś takie drzwi garażowe to pokonają? Pani prezydent, nie powinna być pani trochę bardziej przejęta, jak goni nas wielki pająkobot? Ja ewidentnie czuję się, jakbym miał kac mojego życia. Do góry! Skaczmy jak kangury! Dobra, kurwa, prawie! Nie, dobra, sorry, Songbird mnie oszukała. Wcale nie chciała mnie wyleczyć, ja tutaj umieram. Naprawdę, kurwa, to nie było zaplanowane? Ja zjebałem, nie uciekłem przed chimerą? Jaja sobie ktoś robi, serio? Ale chujnia, byłem przekonany, że o to chodzi. Wiecie, glicze, coraz większa ich ilość, mój absolutnie, nie wiem, restart systemu na koniec, a ja po prostu chujowo szedłem. Ale nie mogę iść szybciej. W sensie, chyba muszę po prostu wydajniej kucnąć na samym końcu, bo za długo przechodziłem pod kolejnymi drzwiami. Dobra, pani prezydent, w ogóle nie oferujesz mi żadnego wsparcia, powinnaś mnie wziąć na barana. Tak robią dobrzy przywódcy. Dobra, okej, z lewej strony, tak, to będzie najlepsza taktyka. Tylko w odpowiednim momencie kucnąć, przejść i zapierdalaj dalej. Dobra, mogę sprintować, bo przed chwilą mi zabrano była ta opcja. Ja jebie! Kamehameha, oczywiście, wgrane do robota. Powiem wam, gdyby technologia była wystarczająco zaawansowana i zaprogramowanie takiego robota zabrałby się jakiś totalny anime fan / pojeb, no to nie skończylibyśmy najlepiej. Wezmij windę! No działaj. Dobrze. Winda już zamówiona. Musimy wytrzymać. Musimy wytrzymać? Ale co? Mam się chować za tymi wszystkimi filarami? Mam biegać? Broń się przed chimerą, kurwa jak? Stojąc w miejscu? Jedyne chyba, co dam radę zrobić. O kurwa, rakiety. Gorzej, podskoczę. Haha, no i co? No i zajebiście. Mam takie znaczki na ziemi, które pokazują mi, gdzie te rakiety wylądują, ale ten filar coraz mniej będzie w stanie mi... O, jest winda? Dobra, zapierdalamy! Yo, 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 yo! Miles, wskakuj! Miles, wskakuj. Miles, już myślałem. Chcesz w papę? Aha, zajebiście. O kurwa, super! Prezydent pojechała na dół. Chcesz grać ostro? Ciach, ciach! Strzel w kabel! Haha! Zajebiście, Jezus Maria. Filmy nie kłamały. Ratowanie prezydentów to najbardziej pojebana robota na świecie. Chwyć kable. Prawie quick time event. Nie, kurwa. Nie. Chwytaj mocniej kabel. O Jezus Maria, moje biedne ręce. Te. Przesuń się. Nie mogę ręki zdejmować z klawiatury. Podrapanie się po brodzie może mnie zabić. Tak. Haha! Wielka końcówka E27 do żarówki właśnie pierdolnęła mu w głowę. O, dobrze, że żyjesz. Zwykle upadek na pełnej piździe w windzie nie kończy się najlepiej. Nie próbuj mi tu umierać. Mam bliższą relację z tą panią prezydent niż chyba ktokolwiek wcześniej.
Chyba, że po godzinach policzkuje ludzi. Tak lepiej. A, powiedzmy, że będę się na sobie skupiał. Nie wiem, czy lepiej, chyba złamałem żebro. Tylko tyle? Wstawaj na nogi. Nie możemy się zatrzymywać. Dasz radę? Ja pierdolę, to dalej żyje, oczywiście! Myers, dlaczego musieliście w Militechu takie popierdolone maszyny tworzyć? Ja go mam jednak teraz zabić, zastrzelić, szukać słabych punktów? Dobra, okej, bardzo chętnie, ale gdzie on ma jakieś słabe punkty? W co ja mogę strzelić? Dobra, widzę jakieś gówna tutaj. Bardzo chętnie, ale nie widzę ich cały czas. Uwaga na laser. O, dzięki, że mi powiedziałaś, ja miałem ochotę wziąć go prosto do mordy. O. Dobra, ale ja przecież tym Federirem mogę mu wyłączać niektóre aspekty. Dobra. Tam mi się po prostu coś kurwa glitchuje. Dobra, lecę, krytyki. Aha! Wszystkie filary się rozpieprzają, rakiety we mnie ciągle lecą. Bardzo chętnie, jakieś krytyki lecą. Dobra, najlepiej by było mu najpierw deaktywować jakiekolwiek bronie, które posiada. Ja te wszystkie jego fragmenty mogę wyłączać po kolei. W sensie, jak odpowiednio dużo obrażeń tam wleci, to się to stanie. Co to jest? Pierdolisz, wyrwij! O tak, to mi da trochę więcej mocy. Zadziałaj na mnie jak 17 monsterów wypitych jeden po drugim, bo mniejsze ilości już nie działają. Okej. Laser mnie nie spenetrował, to jest kluczowe. Ale wiecie, jaki jest problem? O wiele trudniej jest trafić w krytyczne punkty z tego. A może i nie? Jestem gorylem nocy, moi drodzy. Nikt mnie nie powstrzyma. Rozpierdala filary, ale ja rozpierdolę jego, zanim on rozdupcy wszystkie filary. Nauczymy Night City trochę krakowskiej gwary. Wszystko będzie rozdupcone. Oho, znowu się przegrzało, dobra. Ochłodzimy, ochłodzimy. Pani prezydent, proszę tam wytrzymać. Bie. Dobrze. Jeden za drugim element jest rozpierdalany. Dobra, okej. Zbyt mała jest celność tego jebańca. Dlatego tyle amunicji wcześniej dostawałem. Kurwa, właśnie dlatego. Dobra, ze dwa granaty. Czemu nie? To jest trochę obrażeń. Też nie wiem, czy w ogóle trafiło w całe punkty. Dobra, deaktywacja wszczepów. Nie wiem, czy na takiego... wielkiego robota to podziała. Dobra, do jakiegoś kolejnego etapu walki chyba teraz przeszedłem. A co dalej? Zniszcz drony naprawcze. Kurwa, bardzo chętnie. Pierdolicie, że są kurwa drony naprawcze. Dobra, Sandevistan, skaczę kurwa od jednego do drugiego. Woohoo! Ciężki atak. Dobra, tak, potnę wszystkie drony kataną. To jest coś, co normalny człowiek by zrobił w Night City, na pewno. Żadnego kurwa naprawiania nie będzie. Ja jeszcze Fenrirkiem trochę, nie? To strzelba kurwa, tak! Musimy ściągnąć te drony. Tak, bardzo chętnie. Po co ja go nadupcałem, żeby on się teraz naprawił? Absolutnie nie. Dobra, leciutko się naprawił, ale nie w stopniu znaczącym. Będzie dobrze. Widzę dalej te słabe punkty, czy muszę go znowu przeskanować? Czy on już nie ma słabych punktów? Te czerwone wydają się całkiem... Haja! Dobra, Super Mario, suko. Grałem w salonie gier retro. Ty? A może ja dam radę ten laser rozdupcyj na przykład? Nie widzę już super... dużo słabych punktów. Na szczęście mogę przeładowywać jak biegam. Ale muzyka jest epicko intensywna. Oj! Dobra, jest dobrze, czat. Nie jesteście czatem. Jesteście widzami. Jesteście jebaczami. Dobra, kurwa, ciągle lecą te rakiety. Nie, podniosłem jakąś broń, jestem kurwa przeciążony. Jajsy, nie róbcie nawet ze mnie. Karabin snajperski, pistolet tech, karabin szturmowy, kolejny zielony. Dobra, wydupcam, żebym mógł tylko po prostu biegać jak człowiek. Słabe punkty, halo, poproszę. Nie jestem już przeciążony, gro, wydupcę ode mnie. Oho, raz, dwa. Super, double jump for the win. Niektóre jego elementy się świecą na czerwono. Ja w nich widzę absolutny punkt na trafienie krytyczne. Tak! Jeszcze jakieś hakowanie tam wjechało. Pieprzona chimera. Miała być trochę już rozpierdolona od tych upadków wszystkich żarówek, które spadały na nią. Nic się nie zmieniło. Dalej na dupca. Rykoszety jakieś lecą. Tracę życie. W chuj amunicji tutaj wszędzie leży. Dobra, poproszę. Wiecie co? Trzeba zmienić troszeczkę taktykę. Podwójna strzelba zamiast tego lekki karabin maszynowy. Mój własny, a nie wyrwany z podłogi. Bie, dobrze, nie widzę, w co strzelam. Laser mega potężny, ale nie potężniejszy niż ja. Ha. Tak, krytyki. Dobrze, 15% tylko życia. A spróbuj mi boty naprawcze wypuścić po raz kolejny, to się policzymy, robocie. Tutaj ma jakiś ten czerwony punkt, tak. Duża ilość amunicji tutaj bardzo mnie cieszy, ale wracamy do Fenrira, bo jednocześnie hakuję tego jebańca. Czasami aplikuję swoją specjalną umiejętność. Dobra, wykończę cię, skurwysynu, kataną! A, dobra, okej, skończy, wykończ. Dobra, bardzo chętnie. Wykończ chimerę! Poślij chimerę na złom! Typiara ma w swojej głowie chyba schematy wszystkich tych pieprzonych maszyn. Tak!
proszę, jaka ta gra miła. Jednak mnie jednak wykończyłem ją bronią na blisko. Let's fucking go! Mawiają, że fajni goście nie patrzą się na eksplozję, ale ja się patrzę. Rdzeń Chimery, poproszę, może być zajebiście dużo wart. Było blisko. Ale załatwiliśmy go. Dobra współpraca. I sporo szczęścia. Mhm. Ale ile teraz umiejętności zlewelowałem. Dobra, co tutaj takiego jest do zebrania realistycznie? Cholera amunicji na pewno było dookoła. Jakieś fioletowe przedmioty też. Bardzo chętnie się obsłużę tym. Ale ten. Wyższe tiery jakichkolwiek moich tutaj medów czy granatów, to ja zawsze bardzo chętnie zbiorę. Bo nie zawalają ekwipunku, a sprawiają, że już do końca mojej całej przygody będę miał lepsze medy, lepsze granaty, więcej obrażeń, bardziej będę uderzał w żyłę. Największym minusem by było tylko, gdyby lepsze medy oznaczały na przykład większy rozmiar strzykawki. Wyobrażacie sobie wbijać w siebie na przykład coś o szerokości takiej gazrurki w wasze ciało, żeby się wyleczyć optymalnie na polu walki, bo nagle się okazuje, że to wcale nie jest jakby, nie wiem, mocniejsza dawka morfiny przyszłości, morfiny 3.0, tylko po prostu więcej ci jej prosto w żyły ładuje, dlatego musisz sobie wpierdolić do swojego krwioobiegu 7 litrów morfiny zamiast krwi. Tak na chwilę. Po chwili się wymiesza z powrotem z krwią, bo pompuje ci ją do ciała nowy wszczep, który sobie zamontowałeś. Strasznie nierealistyczna i dość pojebana wizja przyszłości, ale kto wie, może tak to działa. Nie sądzę, ale może. Dobra, co my tutaj mamy? Dopalacz zdrowia, zużyta cyberstrzykawka. Właśnie to, o czym mówiłem. Dobra, otwórz kontener. Dlaczego tutaj wszystkie wyjścia są tak zamaskowane? No, rozumiem, że to tajna baza Militechu i tak dalej. Niby rury, tak naprawdę wyjście. Tunele powinny nas doprowadzić na Elizabeth Crest Street. Co z Sombert? Nie wiem. Milczę. To źle. Coś strasznie pojebanego się stało w momencie, kiedy przejęła tę chimerę, tego Spider-Bota. Chociaż nie wiem, czy Spider-Bot to nie jest nazwa, która trochę za mało ukazuje jego pojebaną potęgę. Chociaż w sumie jestem... Spróbujemy wskoczyć? Jestem jednym typem, który miał po prostu pistolet maszynowy i zamachał tego robota, a raczej jego roboty naprawcze kataną na śmierć, tak więc może wcale jednak nie był aż taki potężny. Może to był taki pajączek, taki duży pajączek, jak te takie Daddy Long Leg. Pająki z wielkimi kończynami, które są wcale, nie są wcale niebezpieczne. Co jest? Nie podoba mi się to. Muszę siku. Spróbujesz jeszcze raz wywołać Songbird? Nie powinniśmy się zatrzymywać. Tu nie jest bezpiecznie. I właśnie dlatego potrzebujemy Somi. Proszę, zrób co mówię. Dobrze, ale tylko dlatego, że poprosiłaś. Okej, spróbuję. Songbird? Utknęła w pajączku, a my ją rozjebaliśmy. Songbird! Nie ma jej. Chyba znowu masz tylko mnie. O cholera, witamy z powrotem. A w porządku z tobą? Z tobą wszystko w porządku? Ze mną? Sze. Pytanie, co z Songbird? I jak? Masz ją? Nic. Cisza w eterze. Kurwa. Co właściwie się z nią stało? Stało się coś złego. Powiedziałbym, że mogła aktywować protokół obronny Chimery i dostać lodem albo innym demonem. Powiedziałbyś? Gdyby chodziło o przeciętnego Netrunnera, a nie kogoś takiego jak Songbird. Otóż kurwa właśnie. Ale z drugiej strony... Dużo się działo. Nie wiem, jak czuje się wypalana osoba, ale... Nie, nie wierzę. Somi miewa ostatnio gorsze momenty, ale to mija. Zakładam, że ona też spróbuje się dostać na Elizabeth Cress. To byłoby najrozsądniejsze. A, jasne. O ile w ogóle wróci, to ze straszliwym kacem. Skąd takie założenie? Stąd, że też byłem na tej imprezie. Nie mam pojęcia. Czułem się, jakbym był parę metrów pod wodą. Czasami próbowałem się wynurzyć, ale tonąłem. A kiedy Songbird straciła kontrolę nad Chimerą, woda zmieniła się w gorącą smołę. Źle to wszystko brzmi. Nie najlepiej.
ale może to faktycznie jakieś przeciążenie. Netranerki tak mają. Wiem, co mówię. To co? Idziemy? Z żonem oczywiście bardzo chętnie będę gadał. Powiem wam tak, jesteśmy w środku bardzo gównianej akcji, która mam wrażenie była planowana od dawna i są gotowi na bardzo dużo różnych ewentualności. Poza tym, że uniknąłem ich jadąc tym samochodem, to gdzie... O! Jezus Maria, zawsze mi tak dziwnie, jak on nagle znika. To mam wrażenie, że co nie zrobimy, dzieje się coś chujowego, więc ktoś jeszcze macza w tym wszystkim swoje palce. Czy w prawdziwym świecie, czy może w wirtualnym świecie. Coś się stało z Songbird, mam nadzieję, że ją znajdziemy. I gdzie jest Idris Elba? Gdzie jest agent Łokieć? Elbow. Idris Elbow. Czekam na niego bardzo mocno i mam nadzieję, moi drodzy, że wy też, tak więc jeżeli się wam podobało, zostawcie lajka. Ja już będę uciekał, odcineczek prawie 40 minut. No i cóż. Nadal mam wrażenie, nawet nie tknęliśmy fabuły tego całego dodatku i tego, co się tu faktycznie będzie działo, a nawet jeszcze nie widzieliśmy opcji robienia pobocznych rzeczy, bo właściwie cały czas rozgrywamy jedną długą misję, z której wyjść się nie da. Tak więc dajcie łapki w górę, jeżeli podekscytowywuje was perspektywa całej serii. No i obczajcie linkacza w opisie do wtyczki ale rabat, jeżeli chcecie dostawać cashback oraz znajdywać kody rabatowe. Dzięki wielkie, trzymajcie się i pa pa!